Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu od kilku dni naprawia drogi i łata dziury, które powstały na skutek mrozu oraz opadów śniegu i deszczu. Od wczoraj Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lubaniu uruchomiło na naszą prośbę produkcję masy na gorąco, ponieważ po ostatnim okresie zimowym jest bardzo dużo ubytków jezdni, tak zwanych dziur. W tej chwili remontujemy ulice miasta Lubania i drogi wojewódzkie, które mamy w zarządzie. Roboty są wykonywane siłami Powiatowego Zarządu Dróg. Są utworzone dwie brygady do remontów. Dziennie wbudowujemy około 12 ton masy do remontów. Robimy w tej chwili pracę na terenie miasta. Jak skończymy miasto, przejdziemy na inne drogi powiatowe na terenie powiatu lubańskiego. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu zajmuje się nie tylko doraźną naprawą dróg powiatowych, ale również dróg będących własnością Urzędu Marszałkowskiego.